Snoop wystąpi na koronacji Karola, powołuje się na Elżbietę II. Snoop Dogg ma z Wielka Brytania dość skomplikowane relacje. W 2007 roku nałożono na niego zakaz wjazdu do tego kraju po tym, gdy w maju 2006 wraz zaprosił 30 członków swojej ekipy do salonu VIP linii British Airways. Gdy obsługa wyjaśniła mu, że nie może wpuścić osób podróżujących z biletami klasy ekonomicznej. Zamiast opłacić im wstęp, postanowił sforsować drzwi sila. Doszło do przepychanek z policjantami, a w konsekwencji odmówienia raperowi wizy wjazdowej do Wielkiej Brytanii. Kilka miesięcy później Snoop Dogg ostatecznie wygrał proces przeciwko brytyjskiemu rządowi i zakaz wjazdu został uchylony. Po kilkunastu latach nadal doskonale pamięta, kto wtedy okazał mu życzliwość. Jak wyznał ostatnio w rozmowie z brytyjskim THE Sun: wyrzucili mnie z Wielkiej Brytanii. Wykop tego złego drania taki dali naglówek. Ale zgadnij, kto stanął w mojej obronie? Królowa, człowieku. Sama królowa powiedziała, ten człowiek nic złego nie zrobił. To babcia Harry'ego i Williama, rozumiesz? Myślisz, że nie było ich tam i nie mówili, babciu? Proszę, wpuść go, on nie jest zły, kochamy jego muzykę, wiesz Harry, wpuszczę go dla ciebie. W końcu jest całkiem uroczy. Królowa to moja ziomalka. Wizja, w której królowa Elżbieta i, na prośbę Harry'ego i Williama, osobiście wstawia się za Snoop Doggiem. Towarzyszy raperowi od lat. Przedstawił ją w udzielonym w 2015 roku wywiadzie dla Guardiana. Kiedy wykopali mnie z Anglii, królowa powiedziała, że jej wnuki kochają Snoop Dogga. A on nie zrobił nic złego. Te wnuki wyrosły na księcia Williama i księcia Harry'ego. Więc miałem na nich wpływ, a oni mieli wpływ na swoje babcie, co umożliwiło mi ponowne dostanie się do tego pięknego kraju. Teraz Snoop Dogg postanowił odwdzięczyć się brytyjskiej rodzinie królewskiej i wystąpić podczas zaplanowanych na 6 maja uroczystości koronacyjnych króla Karola i... Problem w tym, że nikt go tam nie chce. W tej sytuacji raper liczy na to, że wywiad udzielony THE Sun, w którym nazywa zmarła we wrześniu zeszłego roku królowa swoja ziomalka, zapewni mu zaproszenie. Zwłaszcza z Adele, Elton John i Harry Styles już zdarzyli odmówić.